Zanim zacznę dzisiejszy odcinek, chciałabym zadać Wam pytanie. Co musiałoby się stać, żebyście zaprzyjaźnili się ze swoimi sąsiadami i zaczęli nagrywać wspólnie podcast True Crime? Oczywiście. Musiałoby wydarzyć się zabójstwo. Tym bardziej, jeśli jest to sprawa nierozwiązana i tajemnicza. Tak dzieje się właśnie w serialu Zbrodnie po sąsiedzku, który możecie obejrzeć u dzisiejszego sponsora odcinka na platformie Disney+. Akcja serialu, który wkrótce będzie miał premierę trzeciego sezonu, dzieje się w nowojorskim apartamentowcu, gdzie ginie jeden z mieszkańców, a policja sprawę uznaje za samobójstwo. Jednak troje mieszkańców, fanów podcastów True Crime, absolutnie nie zgadza się z tym wnioskiem. Dlatego mimo dzielących ich różnic, postanawiają połączyć siły i wziąć sprawy w swoje ręce. Robię podcast od 4 lat. Mam wrażenie, że bycie podcasterką kryminalną to bardzo świeży zawód. Tym przyjemniej ogląda się serial, który poniekąd opowiada o osobach takich jak ja. Bo jestem pewna, że gdybym zapytała moje koleżanki i kolegów z branży, no zapewne chcieliby być na miejscu głównych bohaterów i rozwiązywać sprawę prawdziwego zabójstwa. Dzięki temu, że mogę się utożsamić z bohaterami serialu, jeszcze bardziej doceniam swoją pracę i mogę sobie pomarzyć, że pewnego dnia będę mogła niczym Miss Marple lub Hercules Poirot prowadzić śledztwo pośród swoich sąsiadów, wśród których raczej na pewno jest zabójca. Obsada Zbrodni po sąsiedzku jest absolutnie gwiazdorska. Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short, do których dołączają gościnnie Sting, Amy Schumer, Meryl Streep, Paul Rudd, Cara Delevingne i wiele, wiele innych postaci. Ale to nie sama obsada sprawia, że od serialu nie można się oderwać. Przez dostępne na Disney Plus 2 sezony, a wkrótce już 3, poznajemy mieszkańców apartamentowca, a raczej ich tajemnice i powiązania. No bo czy wiemy, kto mieszka za ścianą i z kim mijamy się na schodach? Zbrodnie po sąsiedzku to doskonały kryminał w stylu true crime, z komediowymi akcentami, z cudowną scenografią, te nowojorskie mieszkania, dialogami, fabułą i poczuciem humoru. Świetnie zbudowane postaci przechodzą przez śledztwo w unikalny dla siebie sposób. Na przykład emerytowany aktor z lękiem społecznym i strachem przed rozmową z ludźmi nagle przesłuchuje sąsiadów. Osobiście podziwiam, bo wiem, jakie to trudne, by wyjść z tej konkretnej strefy komfortu. Potem mamy bezrobotnego reżysera ze złamaną karierą i olbrzymimi długami, który zajmuje się produkcją podcastu, by jak najszybciej wrócić na rynek i odkuć się finansowo. No i wreszcie tajemnicza młoda kobieta, która zdaje się być najmroczniejszą i najbardziej zgorzkniałą postacią, która kryje w dodatku wiele tajemnic. To główne postaci serialu i z każdą z nich coś mnie łączy. Odcinki dzięki temu, że trwają około pół godziny, nie są niepotrzebnie wydłużone, dlatego będziecie w stanie obejrzeć 2 sezony w jeden weekend, tak jak mi się to udało, zanim zaczniecie 3 sezon. A pierwszy odcinek 3 sezonu już dostępny jest w Disney+, a kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam ten serial. Jestem pewna, że pokochacie go tak bardzo jak ja i spędzicie z nim przyjemne, długie godziny. Są takie sprawy, które gdyby były fabułą, uznalibyśmy za bardzo mało prawdopodobne. Dzisiaj taka sprawa właśnie będzie przeze mnie opowiedziana, ale będzie to odcinek niezwykły z tego względu, że nie tylko ja będę opowiadać tę sprawę, ponieważ jedną z osób, która mocno przyczyniła się do jej rozwiązania, jest Robert Kazimierski, dziennikarz, który doprowadził swoją przenikliwością dziennikarską, ale też niezwykle wyczulonym słuchem na głosy bliskich ofiary, na głosy mieszkańców, czasem może nawet i gapiów, mieszkańców Rawy Mazowieckiej, o której dzisiaj będziemy mówić. To właśnie dzięki temu słuchowi, instynktowi i niezwykłemu darowi słuchania, ale też zadawania odpowiednich pytań, doszło do przełomu w sprawie.
Angelika Ryszkowska. Urodziła się 1 marca 1983 roku. Jest młodą mieszkanką Rawy Mazowieckiej. Ma 20 lat i uczęszcza do liceum dla dorosłych, a jednocześnie pracuje jako ekspedientka w jednym ze sklepów odzieżowych przy ulicy Kościuszki, dokładnie naprzeciwko komendy policji. W tym sklepie oprócz ubrań można także kupić pasmanterię, materiały, nici. To taki naprawdę malutki sklepik, ale często uczęszczany przez mieszkańców Rawy. Angelika ma plan, by w maju 2003 roku zdać maturę. Jest jedynaczką, a to sprawia, że jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Jest wyczekaną, wychuchaną córką, z którą rodzice żyją blisko, ufają jej, ona ufa im. Wszyscy mówią, że Angelika jest bardzo delikatną, ale też rozpromienioną dziewczyną. To, co ją charakteryzuje, to to, że właściwie bez przerwy chodzi uśmiechnięta, jest pozytywnie nastawiona do życia, a co więcej, jest bardzo mocno związana ze swoją rodziną, ma liczne też kuzynostwo, a jej najlepszą przyjaciółką jest jej kuzynka Edyta. Angelika nie jest osobą, która lubi wychodzić, lubi imprezy. Najbardziej lubi spędzać czas w domu. Jest typem domatorki, ale z drugiej strony jest osobą otwartą, która lubi rozmawiać. Ma dobry kontakt nie tylko właśnie z osobami, z którymi się przyjaźni, czy z którymi żyje, którzy są jej bliscy, ale ta umiejętność też sprawia, że jest świetną ekspedientką w sklepie. Klienci lubią, kiedy w sklepie pracuje Angelika. Ona też lubi z nimi rozmawiać, więc ma wszystkie kompetencje do tego, żeby być świetną pracownicą. W 2001 roku Angelika poznaje swojego chłopaka Łukasza. Łukasz jest starszy o kilka lat, ale właściwie to on jest może bardziej, chociaż na pewno jest bardzo zaangażowany w te relacje. To jest taki wiek, kiedy chłopcy, młodzi mężczyźni dużo bardziej mogą się skupiać, mogą chcieć się skupiać na doświadczaniu życia, na eksperymentowaniu. Często się zdarza, że to właśnie płeć męska jest mniej zaangażowana w tego typu relacje, a tutaj Łukasz był właśnie w Angelikę wpatrzony jak w obrazek. Tworzą szczęśliwą parę, planują wspólną przyszłość. Zresztą otwarcie o tych planach mówią. Chcą mieć dzieci, chcą zamieszkać razem, chcą się razem wspierać w swoich planach życiowych, takich jak ukończenie studiów, Łukasz studiuje, chcą razem podróżować i też pewnego razu decydują się, by wyjechać na wakacje do Egiptu. To zresztą jest taka destynacja w tamtych czasach jeszcze mało popularna i nawet powiedziałabym, że może być postrzegana jako dość luksusowa. Po powrocie z tego urlopu pokazują bliskim zdjęcia z wyjazdu, opowiadają, że cudownie spędzili czas. Angelika nawet śmieje się, że całe szczęście, że wróciła cała i zdrowa i że nie utonęła w morzu, nie zginęła w samolocie. No, ewidentnie patrzy w przyszłość na tę relację, która świetnie się zaczyna i świetnie rokuje. Zresztą wszyscy widzą, że relacja Angeliki i Łukasza jest szczera, pełna uczuć. Bliscy Angeliki widzą i wiedzą, że jest ona po prostu szczerze, głęboko, prawdziwie zakochana. A swojej radości nie kryją również rodzice Angeliki, którzy są bardzo szczęśliwi, że ich jedyna córka poznała dobrego i ułożonego chłopaka, z którym może planować przyszłość, który nie przeszkadza jej w nauce, który nie oczekuje od niej rzeczy, które odciągałyby jej uwagę od edukacji, od patrzenia na siebie, na swoje plany, na swoje potrzeby. No, sytuacja wymarzona, o której zresztą niektórzy rodzice mogliby tylko śnić. Jest 19 lutego 2003 roku. Łukasz dzwoni do Angeliki zapytać, jak się czuje, ponieważ dzień wcześniej, gdy się widzieli, Angelika nie była w zbyt dobrej formie. Chłopak musiał nawet zawieźć ją do lekarza,
Angelika mówi, że nadal średnio się czuje, ale nie chce rezygnować z pracy, nie chce brać dnia wolnego, więc postanawia normalnie wyjść z domu i otworzyć sklep. Kiedy to robi, dzień rozpoczyna się jak zwykle. Prawdopodobnie około południa, bo do takich informacji trudno mi było dotrzeć, patrząc na prasowe doniesienia, ale mój rozmówca twierdzi, że było to raczej tuż po otwarciu sklepu, natomiast dochodzi wówczas do dramatycznej sytuacji, dlatego że do sklepu przy ulicy Kościuszki próbują dostać się dwie dziewczynki. Próbują otworzyć drzwi w tym sklepie i nie ma ani tabliczki, że jest zamknięte, te drzwi też nie są zamknięte na zamek, po prostu coś tak jakby je blokowało. Próbują zauważyć, co się dzieje w środku sklepu. Jedna z nich widzi, że na podłodze w sklepie leży kobieta, ponadto leży w kałuży krwi. Zanim te wszystkie fakty dotrą do obu z nich i będą wiedziały, co się właściwie dzieje, to drzwi tego sklepu nagle się gwałtownie otworzą, a z nich wybiegnie zakapturzony mężczyzna, który z tego sklepu bardzo szybko wybiega i ucieka. Tego samego mężczyznę zobaczy też przejeżdżający nieopodal kierowca, który później będzie również zeznawał w tej sprawie. Dziewczynki są bardzo zaniepokojone, wręcz właściwie to przerażone. Nie wchodzą do sklepu, zaczepiają dorosłego mężczyznę, który przechodzi obok i mówią, że przed chwilą chciały się dostać do sklepu, że ktoś blokował im drzwi z tego sklepu, ktoś wybiegł, a co gorsza, wydaje im się, że w tym sklepie doszło do jakiegoś wypadku, bo na podłodze leży zakrwawiona kobieta. Ten przechodzień na szczęście nie ignoruje tego, co mówią mu dziewczynki. Wchodzi do sklepu, jego oczom ukazuje się dramatyczna scena. Dziewczynki absolutnie się nie pomyliły, może dobrze, że nie weszły. Myślę, że to też jest historia, znaczy bardzo pozytywne w tej całej historii jest to, że jednak te dzieci nie widziały tego horroru, który wydarzył się chwilę wcześniej. Oczywiście zostaje od razu wezwana policja, pogotowie. I kiedy służby docierają na miejsce, odkrywają ciało, już ciało 20-letniej Angeliki. Jest absolutnie oczywistym to, że dziewczyna została brutalnie zamordowana. Jej zwłoki są potwornie okaleczone, a wiadomość o zabójstwie z prędkością światła dociera prawie do wszystkich mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w tym do rodziców, do kuzynów, kuzynek i do chłopaka Angeliki. Matka dziewczyny biegiem udaje się na miejsce zbrodni. Policjanci jednak, oczywiście wiedząc, w jakim stanie znajduje się ciało córki, nie pozwala absolutnie wpuścić matki do środka. Nie chcą fundować jej dodatkowej traumy. Kobieta jednak niestety dostrzega ciało córki przez witrynę sklepową i będzie to widok, który nie opuści jej już nigdy. Na ciele Angeliki śledczy odkrywają około 20 ran kłutych oraz liczne ślady uderzeń. Przeszukany zostaje cały sklep, jest też sprawdzony oczywiście. Na klamce drzwi wejściowych udaje się wyodrębnić częściowe ślady linii papilarnych oraz ślady osmologiczne sprawcy, czyli zapachowe. Jak się później okazuje, kilkaset metrów od sklepu znaleziono porzucony, zakrwawiony nóż, który z pewnością posłużył sprawcy jako narzędzie zbrodni. Na nożu z kolei zabezpieczono ślady DNA. Dzięki zeznaniom świadków, m.in. dwóch dziewczynek oraz kierowcy samochodu, udaje się sporządzić portret pamięciowy sprawcy. Robią to oczywiście policjanci. Ten portret pamięciowy zostaje wkrótce opublikowany i przekazany mediom. Początkowo śledczym wydaje się, że sprawcą jest przypadkowy zabójca. Nawet określają go jako wędrownego. Ale nikt nie potrafi zrozumieć, dlaczego doszło do takiej zbrodni. Dlatego policja zaczyna sprawdzać i szukać podobnych zdarzeń w pobliżu, próbując znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia.
Funkcjonariusze zresztą słusznie absolutnie uznają, że prawdopodobnym motywem, takim najbardziej prawdopodobnym tym motywem zbrodni mógł być oczywiście rabunek. No ale bardzo szybko udaje się ustalić, że ze sklepu nic nie zniknęło, że nie ma śladów plądrowania. Więc wtedy zaczynają myśleć, że za zabójstwem Angeliki stoi seryjny zabójca. Nie mam natomiast absolutnie pojęcia, na jakiej podstawie takie przypuszczenia wysnuto, ponieważ nie było żadnych podobnych zabójstw w okolicy. Może założyli, że to jest pierwsza zbrodnia. Może faktycznie, że ktoś wędruje, jest takim wędrownym zabójcą, bo po prostu takie zbrodnie w Rawie Mazowieckiej nigdy się nie wydarzały, więc no, to raczej nie mógł być nikt z mieszkańców. Dlatego też może psychologicznie założono, że to musiał być po prostu ktoś obcy, bestia z zewnątrz. Sytuacja, do jakiej doszło, do zabójstwa właściwie Angeliki, wpływa bezpośrednio na wszystkich mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Ludzie zaczynają się bać, kiedy dowiadują się, że w tak brutalny sposób, w biały dzień, pod komendą policji doszło do zabójstwa młodej dziewczyny, no zaczynają myśleć, że taka tragedia może się wydarzyć ponownie. Może się wydarzyć teraz komuś z nich. Tym bardziej, że sklep, w którym doszło do zabójstwa, znajduje się także, oprócz tego, że znajduje się przy komendzie policji, to znajduje się też przy liceum, gdzie są dzieci, nastolatki, nastolatkowie. No, po prostu są przerażeni. Cała Rawa Mazowiecka pogrążona jest w strachu. Kobiety, które pracują w sklepach, są jeszcze bardziej przerażone. Podczas swoich zmian, kiedy pracują w pojedynkę, zamykają drzwi na klucz w obawie przed wtargnięciem zabójcy, co w sposób oczywisty bardzo utrudnia im pracę. Mężczyźni, którzy czują się odpowiedzialni za swoje bliskie, nie wiem, żony, siostry, kobiety, partnerki, odbierają je z pracy, z kolei dzieci żyją w strachu. Rodziny też po powrocie do domu sprawdzają każde pomieszczenie, czy przypadkiem nikt się tam nie ukrył. No, dochodzi do takiej psychozy wręcz, takiej zbiorczej. To się dzieje z mieszkańcami całej Rawy. Natomiast co dzieje się w domu państwa Ryszkowskich? Mama Angeliki jest pogrążona w absolutnej żałobie. Nie jest w stanie zrozumieć, jakim cudem ktoś mógł tak brutalnie potraktować jej córkę. Tak delikatną i bezbronną osobę. Tak niewinną. Z kolei chłopak Angeliki mocno przejmuje się tą sytuacją. Nie opuszcza rodziny Ryszkowskich. Zaczyna z nimi właściwie spędzać każdą chwilę. No, kto lepiej zrozumie ból po stracie niż druga osoba, która tej straty właśnie doświadcza. Ale Łukasz też angażuje się w pomoc rodzinie. Towarzyszy ojcu i mamie Angeliki w załatwianiu wszystkich formalności. Wspiera ich, rozmawia z nimi. Wspólnie jedzą posiłki, wspierają się, opłakują Angelikę. Do tego wszystkiego Łukasz towarzyszy ojcu Angeliki w jednym z chyba najtrudniejszych momentów, jakich może doświadczyć w ogóle bliska zmarłej osobie osoba druga. Czyli identyfikacji zwłok, czy odbioru zwłok z kostnicy, czy z prosektorium. Tym bardziej, że oczywiście Angelika musiała przejść sekcję zwłok, skoro doszło do zabójstwa. Łukasz bierze tą arcytrudną prawę, to zadanie na siebie, więc wybiera się do tego zakładu pogrzebowego z ojcem Angeliki. Widzi Angelikę w kostnicy, widzi jej ciało. Następnie jedzie razem z ojcem samochodem pogrzebowym, karawaną, do zakładu pogrzebowego. Matka absolutnie nie jest w stanie tego zrobić i całkowicie jej się nie dziwię. Myślę, że zrobiłabym podobnie. Rodzina bliższa i dalsza Angeliki jest przerażona, że sprawca tej okropnej zbrodni, ohydnej, brutalnej, nie zostaje i nie został w dalszym ciągu schwytany. Dlatego też próbują działać na własną rękę. Udają się do Jasnowidza z prośbą o pomoc w rozwikłaniu tego zabójstwa. Jasnowidz wtedy rzuca nowe światło na sprawę
ponieważ sugeruje, że mordercą czy zabójcą może być nawet kobieta. Te informacje oczywiście rodzina bardzo szybko przekazuje policji. Śledczy zaczynają sprawdzać ten trop, ale nic nie wskazuje na to, by zbrodni mogła dokonać kobieta. Chociażby analizując siłę zadanych ciosów, że były zadane one z ogromną siłą. Te rany były bardzo głębokie, wskazywały na bardzo dużą siłę. Poza tym świadkowie widzieli przecież uciekającego z tego sklepu mężczyznę. Oczywiście to też sprawia, że śledczy dostrzegają jeszcze jeden aspekt i myślę, że nam wszystkim staje się to coraz bardziej oczywiste, że sprawca naprawdę brutalnie potraktował Angelikę. Nie było tam podtekstu seksualnego, motywu seksualnego. Wszystkie ciosy zostały zadane z bardzo dużą siłą. Do tego wszystkiego było ich kilkadziesiąt, więc doszło też do nadzabijania. Więc tu nie chodziło tylko o zabicie dziewczyny, ale o wyżycie się na niej. Na szczęście, co ustalili biegli, że jeden z pierwszych ciosów był już dla Angeliki śmiertelny, przeciął jej tętnicę, co jest jakąś może pocieszającą, wielkim cudzysłowie, informacją dla bliskich, że Angelika najprawdopodobniej niewiele czuła i nie cierpiała zbyt długo. Zanim jednak dojdzie do wykonania kolejnych ekspertyz, między innymi biegłych z dziedziny psychologii sądowej i wytypowania czy stworzenia portretu psychologicznego sprawcy, wydarzy się w Rawie Mazowieckiej, znaczy w tej sprawie właściwie wydarzy się coś, co zmieni bieg tej historii. Brutalne zabójstwo młodej dziewczyny, Angeliki, oraz strach mieszkańców Rawy Mazowieckiej i to, że sprawca tej makabrycznej zbrodni nie został wykryty, sprawia, że o tej zbrodni dowiadują się media i szybko zaczynają się tą zbrodnią interesować. Jednym z pierwszych dziennikarzy, który przyjeżdża do Rawy Mazowieckiej, jest Robert Kazimierski, który czeka na odpowiedni moment, żeby porozmawiać z rodziną Angeliki, ale wie, jak trudne to jest zadanie. I myślę, że najlepiej będzie, jeśli Robert opowie tę historię swoimi słowami. Nagrywaliśmy naszą rozmowę na parkingu obok lotniska, więc wybaczcie i mi, i Robertowi odgłosy samolotów w tle. Mam jednak nadzieję, że to, że opowie tę historię swoimi słowami, tak jak ją pamięta, tak jak jej doświadczył, będzie zdecydowanie bardziej wartościowe niż jakakolwiek parafraza jego słów. Z perspektywy czasu mam dużo pokory oczywiście, bo to oczywiście był splot różnych okoliczności, gdzie jakaś czujność moja i doświadczenie spowodowały, że użyję tego słowa, udało się trafić na trop. Bo ja nie byłem policjantem i nie miałem też narzędzi śledczych, tak jak ma policjant, czy prokuratura, czy inne służby. Byłem po prostu dziennikarzem, który miał jakieś doświadczenie, spotkał wielu zabójców w swoim życiu i też znał pewne kody, bardzo bacznie obserwował zachowania, miny, gesty, słowa. I to pozwoliło mi też być może dotknąć sedna w tej sprawie. Możesz właśnie powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, bo znamy to tylko, wiesz, z narracji, z materiałów różnych, nie wiem, filmowych, ale właśnie jak wyglądał ten dzień, kiedy rozmawiałeś z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej na temat zabójstwa Angeliki i gdzieś tam w tle cały czas kręcił się Łukasz. Tak, no muszę zacząć od tego, że przede wszystkim to był ogromny wstrząs dla całej Rawy Mazowieckiej, bo może warto powiedzieć, jak to w ogóle wyglądało. Niemal naprzeciwko komendy policji był sklepik z odzieżą, z pasmanterią chyba, i w tym sklepie dochodzi do, no w środku dnia, dochodzi do no makabrycznego zabójstwa. Młoda dziewczyna jest zasztyletowana, kilkanaście ciosów nożem.
to wśród mieszkańców oczywiście jest nieprawdopodobny lęk, strach, co się dzieje i jak mogło w ogóle do tego dojść. Więc ja dostałem taką informację na początku, że doszło do zabójstwa i miałem właściwie bardzo mało jakichś innych faktów, poza tym, że dziewczyna nie żyje i że wszystko się wydarzyło w centrum miasta. No i jak zawsze dziennikarz to robi, robi wstępny research, dzwoni do swoich źródeł, ja też to wykonałem, no ale oczywiście najważniejszym elementem było pojechanie na miejsce. No i w Rawie Mazowieckiej oprócz rozmowy z mieszkańcami, to jest taka, można powiedzieć, podstawa w poszukiwaniu informacji, oczywiście skontaktowałem się z rodziną i pamiętam nieprawdopodobnie obolałą matkę cierpiącą, która była tuż po pogrzebie. Ja też chciałem odczekać z tą pracą do pogrzebu, żeby dać rodzinie spokój, ale zgłosiłem się do rodziny tuż po pogrzebie. Na początku pani nie chciała rozmawiać, co jest zrozumiałe i każdy dziennikarz, który robi tego typu tematy czy tego typu sprawy, próbuje pokazać widzom, no jest przygotowany na odmowę. Ta odmowa jest elementem też pracy dziennikarza, ponieważ on musi w odpowiedni sposób na taką odmowę zareagować. I tak też było w tym przypadku. Ja dałem odetchnąć pani, ale też wytłumaczyłem, jaka jest moja rola w tej sprawie, że jestem absolutnie osobą, która... Nie jestem absolutnie osobą, która szuka sensacji, która będzie nagłaśniać te sprawy w sposób sensacyjny, jakiś jednowątkowy i używało się takiego sformułowania zabili go i uciekł, czyli szybka sensacja i po sensacji. Wytłumaczyłem moje motywacje. Powiedziałem, że jestem przede wszystkim po to, żeby pomóc policji, jakkolwiek to może dziwnie zabrzmieć, ale taka też jest rola dziennikarzy czasem, żeby pomóc policji znaleźć sprawcę. I to był chyba taki argument, który przekonał matkę do tego, żeby zacząć rozmawiać. Rozmowa oczywiście na początku była bardzo trudna, to był płacz, to było... Jeszcze siedzieliśmy w pokoju Angeliki, w takim skromnym domu. Te wszystkie rzeczy, które po prostu zostały po Angelice, stały nieruszone, więc matka zostawiła niejako takie, zostawiła to miejsce jako święte. Było widać jakieś rozłożone rzeczy, ubrania Angeliki, więc to na pewno było też miejsce, w którym ta matka jeszcze bardziej cierpiała, no ale chciała mi to miejsce pokazać. No i tak słowo za słowem, pani coraz bardziej się jakby otwierała, opowiadała Angelice, opowiadała o tym dniu. I to był mój pierwszy kontakt. Ja potem dałem odpocząć, kolokwialnie mówiąc, w tej rozmowie i wróciłem chyba 2 dni albo 3 dni później, już też nie pamiętam takich szczegółów, bo to było 20 lat temu. W każdym razie na następne nagranie poprosiłem, żeby na następne spotkanie poprosiłem, żeby na miejscu pojawiła się też rodzina, inne osoby, które mogą coś więcej powiedzieć. A ty publikując ten materiał miałeś na celu właśnie nagłośnić sprawę po to, żeby zgłosili się nowi świadkowie, żeby być może, nie wiem, odezwali się ludzie, którzy wiedzą o takiej sprawie chociażby w innym mieście, bo podejrzeniem tak było, że jest jakiś wędrowny zabójca. Tak, no to zaraz do tego przejdę, ale powiem, dlaczego w ogóle dziennikarze powinni takie rzeczy robić. Dlatego, że ludzie, którzy mają informacje, bardzo często boją się dzwonić na policję, bo boją się konsekwencji. Natomiast nie mają oporów, żeby zawiadomić dziennikarzy, jeśli mają jakieś informacje. I wielokrotnie się to sprawdzało, że to właśnie z telefonów od widzów ktoś po prostu mówił, a jak chcecie coś znaleźć, to szukajcie tutaj. A do policji to nie jest tak prosto, żeby ktoś zadzwonił, bo jest cały mechanizm psychologiczny, który powoduje, że on ma blokadę. Więc tak, moją motywacją, intencją w ogóle całej redakcji było zrobienie materiału, który pomoże znaleźć sprawcę. Kropka. To była podstawowa motywacja. No ale i teraz no, naturalnym elementem był kontakt z policją. Ja oczywiście bardzo szanuję pracę policji. Policjanci, którzy mnie znają, to wiedzą i dużo z policjantami robiliśmy różnych spraw, no ale muszę powiedzieć wprost, że wtedy policja w Rawie Mazowieckiej była w absolutnym lesie. Nie miała pojęcia nawet, jak się do tej sprawy zabrać. I pamiętam, że po pierwszej rozmowie już nie pamiętam z kim dokładnie z tej policji, ale z kimś wysokim rangą, wyszedłem z wydrukowanym portretem pamięciowym wędrownego zabójcy. Czyli gdzieś ruszyła jakaś machina, która od początku była błędną drogą,
ponieważ było wiele różnych szczegółów, chociażby z obrażeń ciała, które wskazywały na afekt, wskazywały na to, chociażby też cała sytuacja i to, co się tam rozegrało, na to, że dziewczyna znała tego sprawcę. To chyba było tuż przed otwarciem sklepu, więc otworzyła komuś ten sklep. No było ileś różnych rzeczy, które doświadczeni policjanci powinni natychmiast wyłapać i wiedzieć. Ale myślę, że tam też taki trochę lokalny klimat zadziałał, że no nie, no u nas zabójca, na pewno przyjechał ktoś z zewnątrz, na pewno się tutaj... Bo wszyscy się tam znamy. Tak, bo wszyscy się znamy i ciężko było szukać wśród swoich, co potem się okazało bardzo uzasadnionym, bo się okazało, że matka zabójcy była dość znaną i wpływową osobą, rozpoznawalną w środowisku, więc jakby... Ciężko było szukać w bliskim otoczeniu, lepiej było to zwalić na jakiś dalszy. A poza tym to dziennikarze szukają zawsze sensacji, dziury w całym i dajmy im ten portret i niech to opublikują, będzie spokój. A my będziemy sobie spokojnie nad tym pracować. Więc ja oczywiście wyszedłem z komendy policji absolutnie nieusatysfakcjonowany i wiedziałem, że trzeba po prostu działać. Jednak rozmowa z matką zamordowanej 20-latki. To oczywiście nie jest wszystko, co powinien dziennikarz, reporter w takiej sytuacji zrobić, więc pierwsze, co robi po wyjściu z tego mieszkania, to udanie się na policję po prostu, do tej komendy policji, która jest naprzeciwko sklepu, w którym doszło do zbrodni. Zresztą ten sklep jeszcze, kiedy Robert Kazimierski tam przyjeżdża, wciąż nosi ślady, może już niewielkie, ale ślady tragedii, która miała tam miejsce. I z tego komisariatu czy komendy Robert wychodzi niepocieszony, ponieważ dostaje tylko i wyłącznie taką informację, że policja pracuje nad jakimś tropem, jednak, tak jak to dzisiaj wspomina po latach, policja nie miała wówczas właściwie żadnego klucza, żadnego pojęcia i tropu, dlaczego doszło do tej zbrodni i kto mógł jej dokonać. I jak mówi sam Robert, były ku temu dość poważne powody. I oprócz tego, że wówczas dziennikarz dowiaduje się, że policja nie ma pojęcia, kim może być potencjalny sprawca, no to jedyne, co dostaje, to do ręki ten portret pamięciowy wędrownego zabójcy, a jako, że jest dziennikarzem z dość dużym doświadczeniem, to ma pewne podejrzenia, że to jest po prostu ślepy trop i ślepa uliczka. Po rozmowie, po tym dniu spędzonym w Rawie Mazowieckiej, Robert wie, że musi tam wrócić, ale wtedy już będzie rozmawiał z mieszkańcami Rawy, z bliskimi Angeliki, może czegoś się dowie o jej życiu, o jej kontaktach, o tym, co mogłoby potencjalnie spowodować, że mogłaby się stać ofiarą. Może miała jakąś tajemnicę, może coś chciała ukryć. Przecież związki bardzo często mają tajemnice, pary, szczególnie młode pary mają jakieś swoje własne tajemnice, coś ukrywają przed światem. Może Angelika była komuś coś winna, dłużna, może nie dotrzymała słowa, nie wywiązała się z jakiejś obietnicy. Tak Robert spędza w Rawie Mazowieckiej kolejne długie godziny, właściwie to dni, i tak jak to wspomina, rozmawia z bliskimi, z kuzynami, kuzynkami. Jest zresztą też jedna osoba, która, tak jak pamięta, bardzo mocno się przejmowała rodziną i tak trochę się nią zajmowała. Najprawdopodobniej chodziło o panią Anetę. Z drugiej strony też czytałam, że miała na imię Edyta, więc na pewno chodzi o bliską rodzinie osobę, która przejęła taką inicjatywę trochę zajmowania się, opiekowania rodziną, też załatwiania rzeczy, których rodzina nie była w stanie z powodu ogromnego cierpienia i tragedii i traumy wykonywać tak na bieżąco. No i kiedy właśnie dochodzi do tego spotkania z bliskimi, temu spotkaniu tak jakby przewodniczy, właściwie zachowuje się trochę jak gospodarz, to młody człowiek. I Robert wie, że tym człowiekiem jest Łukasz, chłopak Agnieszki. I może tutaj oddam głos Robertowi, bo myślę, że najlepiej opowie wam, jak to wyglądało.
Na to drugie spotkanie przyszli członkowie rodziny. Przyszła jakaś tam kuzynka, przyszedł były chłopak Angeliki, no oczywiście mama, rodzeństwo, wszyscy byli. Ja po prostu, kuzyni taki, po prostu po kolei ze wszystkimi sobie rozmawiałem. Natomiast mogę trochę zdradzić, że od początku chłopak, Łukasz, no zachowywał się w taki sposób, że ja na niego zwróciłem uwagę. Ja, ponieważ dla mnie było to nowe, rodzina nie, no bo on po prostu był z nimi na co dzień. To zachowanie polegało na tym, że on bardzo dbał o to, żeby wszyscy, którzy mają się wypowiedzieć, się wypowiedzieli. Był takim trochę naszym asystentem. Wołał tych ludzi, którzy mieli się wypowiedzieć, pytał, czy chcemy się czegoś napić. Kierownik produkcji. Kierownik produkcji, tak. Przysłuchiwał się tym rozmowom oczywiście. No więc ja oczywiście podziękowałem uprzejmie za tą pomoc, ale też pomyślałem sobie, że jest to takie nietypowe zachowanie, że ktoś, kto traci najbliższą osobę, nie mówię, że powinien, ale raczej myślę, że znajduje się w zupełnie innej sferze i stanie psychologicznym czy psychicznym, tak? I to nie jest na pewno miejsce, chociaż czasem może to też być taka reakcja, na takie operacyjne bardzo zabieganie różne rzeczy. Więc on nie przejawiał jakiegoś tam smutku, zapytany natychmiast się uruchamiał, zapytany Angelikę, w takich luźnych rozmowach natychmiast uruchamiał w sobie żal i taką, nie wiem, nawet złość, że ona nie żyje. Natomiast generalnie był dość naturalnie się zachowującym gościem, znaczy nie naturalnie w tej sytuacji, ale dość swobodnie. Jakoś mój instynkt podpowiedział mi, że ja mam z nim porozmawiać na końcu, żeby nagrać wszystkich, a z nim zostawić rozmowę na sam koniec. Ponieważ czułem, że jest to osoba, która nawet jeśli nie ma z tym nic wspólnego, bo zawsze przechodzi przez głowę, że to może być on. No, bo to często jak dziennikarz rozmawia, to mówi, a może to ty, ale to dopiero potem ta rozmowa pokazuje, że nie ma czego szukać przy tej osobie. To tutaj, tu miałem coś takiego, że może to ty, może to nie ty, ale na tyle się zachowujesz specyficznie, że nawet dla samego mojego materiału to będzie ciekawe, że jesteś osobą, która dość tak nie ma te emocje niedopasowane do sytuacji. Łukasz zdawał się bardzo być zaangażowany w pomoc dziennikarzowi, ale też w takim może wspieraniu bliskich Angeliki w tym, żeby opowiedzieli trochę o jej życiu. Natomiast kiedy przyszedł moment na to, żeby on sam coś powiedział o tej tragedii, o dziwo nie był w ogóle chętny, żeby w ten sposób przysłużyć się może, czy dodać coś od siebie. Ale tutaj na szczęście dziennikarskie doświadczenie Roberta sprawiło, że trochę nie miał wyjścia. Na początku nie chciał rozmawiać. Ja mówię, dlaczego pan nie chce rozmawiać? Przecież pan jest najbliższą osobą Angeliki. To pan wszystko mógł wiedzieć o niej, o tym, z kim się spotyka, jak spędza dzień, nawet więcej niż matka. Bo zazwyczaj tak jest w związkach, że pewnie, ma się tajemnica przed rodzicami, szczególnie jak się z nastolatkiem. Oczywiście tajemnica często jest podstawą związku, buduje ten związek, że my we dwoje coś wiemy i to nas łączy. I on chyba po tych słowach tak poczuł, że nie ma za bardzo odwrotu, że no nie może teraz powiedzieć, że nie, no bo to dopiero będzie podejrzane. Więc chyba tak pierwszą taką pułapkę zastawiłem na niego psychologiczną, że po prostu on się powinien wypowiedzieć. A drugą pułapkę zastawiłem na niego taką, że wie, przepraszam, bo to mówię pułapkę, ale oczywiście to było takie narzędzie, którym dysponuje dziennikarz, że wybrałem miejsce, w którym będzie ta rozmowa, zupełnie inne niż rozmawialiśmy z innymi, niż rozmawiałem z innymi uczestnikami. Na tej posesji albo tuż obok był taki staw, dość duży. Były chyba ze dwie łódki i ja jakoś, nie wiem, taki błysk, mówię, to Łukasz, to z tobą nagramy może na tej łódce. A on mówi, ja na łódce, no dobrze, okej. No to w takim razie kamera będzie na brzegu, my będziemy mieć mikroporty, wypłyniemy sobie na środek i sobie po prostu porozmawiamy. Robert czuje, że rozmowa z Łukaszem będzie bardzo ważna. I nawet jeżeli nie powie, nawet jeżeli nie jest sprawcą, bo właściwie to, no, każdy mógł być sprawcą tej strasznej zbrodni, zresztą Robert absolutnie nie ma pojęcia, czy to ta osoba, czy to inna osoba, nie ma absolutnie żadnych podejrzeń względem Łukasza, natomiast wie, że jeżeli ktoś najwięcej wie
o życiu młodej osoby, to będzie to partner lub partnerka tej osoby. Przecież w takim wieku ukrywa się tak wiele rzeczy wciąż przed rodzicami, przed światem. No właśnie, znowu tutaj wchodzimy na to poletko tajemnic. Więc wie, że najwięcej dowie się w sytuacji, w której będzie mógł porozmawiać z Łukaszem sam na sam, ponieważ te wszystkie rozmowy z bliskimi toczą się w jednym pokoju, bliscy dodają coś, słyszą siebie nawzajem. Zresztą Łukasz słyszał wszystkie historie bliskich. I wtedy Robert wymyśla, że może, żeby ta rozmowa była bardziej intymna. Wiadomo, ekipa telewizyjna to jest duża kamera, to są mikrofony, światła. Może lepiej by było, gdyby oni tą łódką po prostu wypłynęli trochę od brzegu stawu i odbyli taką dość delikatną rozmowę. No i tutaj chciałabym oddać Robertowi głos, w jaki sposób ta rozmowa przebiegała. To był strzał w dziesiątkę pod wieloma względami. Po pierwsze, na tej łódce on poczuł, że rozmawiamy tylko we dwóch. Po drugie, nie widział kamery, bo kamera była na brzegu. Po trzecie, no nie wiedział, ja też tak prowadziłem rozmowę, że pytałem go takie rzeczy typowe, jakieś takie organizacyjne, czy dobrze siedzi, czy wszystko dobrze, a pomiędzy wplatałem pytania, więc jakby on też nie wiedział, co jest nagrywane, co nie, co będzie, co nie, co jest ważne. Kiedy mówi on the record, a kiedy off tak the record. Tak jest, a to wszystko oczywiście się nagrywało. I podczas tej rozmowy, kiedy on, i nagle zobaczyłem innego Łukasza. Nagle zobaczyłem Łukasza, który ma rodzaj emocji w oczach, niekontrolowanej, takiej trochę takiego pobudzenia, ale nie chodzi o to, że coś ma ukrywać, tylko temat Angeliki, jej imię, jej osoba, jej codzienność, o której prosiłem, żeby opowiadał, spowodowała u niego te emocje, taki rodzaj drżenia, tak jak on by miał do tego zupełnie inny stosunek niż wcześniej na przykład. No i na fali tego, zdanie za zdaniem, zaczął mówić rzeczy, które bardzo mocno zwróciły moją uwagę. Jakie to były rzeczy? Tam oczywiście, zanim powiem jakie to jeszcze, oczywiście tam to była taka, można powiedzieć, może nie to, że typowa, ale taka charakterystyczna rozmowa z zabójcą, który mówi w osobie trzeciej albo bezosobowo o różnych rzeczach. Bo miałeś to doświadczenie z poprzednich rozmów. Miałem to doświadczenie z poprzednich rozmów, gdzie rozmawiałem z zabójcami w więzieniach czy w jakichś innych okolicznościach, że oni jakby wypierają w jakiś sposób, że to moje ciało zabiło czyjeś ciało. Mój umysł zabił czyjś umysł, tylko mówią o czymś, że no tak się stało, zazwyczaj tak, że do tego doszło, że, a nigdy nie mówią, że ja zabiłem, ja pozbawiłem kogoś, znaczy mówią czasem, ale no jest to taka cecha jakby charakterystyczna. I dokładnie w ten sam sposób Łukasz zaczął mówić o tym wydarzeniu. I na przykład powiedział charakterystyczne zdanie, które w ogóle odmieniło tryb dalszej rozmowy, bo powiedział, że była taka umowa z Angeliką. A ja pytam, jaka umowa? A on mówi, że spotkamy się w niebie. Że taki był plan. No to ja mówię, no ale Łukasz, jak to plan? Ją ktoś zamordował. Jak mogliście mieć plan, że ją ktoś zamorduje? No nie, nie, no plan był taki, że spotkamy się w niebie. Ja mówię, ale to zaraz, to ty chcesz dołączyć do niej teraz? Czy o co chodzi? I on zaczął w tym momencie już się troszkę denerwować, ale powiedział, że no nie, no taki był plan i że on rozumie, dlaczego ona odeszła, że to nie mogło dłużej tak być, jak było i jakby mówi tak tego typu rzeczy. No to ja już byłem pewny, że, znaczy pewny nigdy człowiek nie jest, ale no byłem, no miałem takie przeświadczenie, że to nie jest typowa rozmowa, że to nie jest typowy świadek, że to nie jest typowy chłopak, który stracił dziewczynę i to nie jest typowy człowiek, który mówi o straszliwej, potwornej zbrodni. No tak, przecież ludzie mają, młodzi zazwyczaj, plany, że jedziemy na wakacje, będziemy mieli dom, będziemy... A nie, że spotkamy się w niebie. Dokładnie. Albo to są plany samobójców, którzy razem coś planują, albo jest to po prostu jakiś rodzaj historii, która jest niezrozumiała dla otoczenia. Tam było, ja już nie pamiętam gdzie szczegółowo, ale no to mówię o tym, co bardzo dokładnie, to było 20 lat temu, pamiętam, to mówię o tym, co dobrze pamiętam, natomiast tam było sporo takich zdań, w których to, co mówi, wzbudzało moją no, taką wręcz wstrząsającą ciekawość, tak? Że wiedziałem, że każde następne zdanie pogrąża go w jakiś sposób.
I tam zadziało na pewno wiele rzeczy. To, że byliśmy we dwóch, to, że jakby... Też poświęciłeś mu w ogóle zupełnie inny rodzaj uwagi niż wszystkim innym członkom rodziny. No może poza matką, za tym pierwszym spotkaniem, ale... Tak, bo ja był też mam wyróżniony. Taki, ja też mam w ogóle taki styl i w ogóle tak uprawiałem też to dziennikarstwo kiedyś, że bardzo często było fraternite. Czyli, że próbowałem zjednać sobie tą osobę, czy to był chuligan, czy to był jakiś łobuz, czy to był skorumpowany polityk, czy właśnie morderca, to zawsze wydawało mi się, że to jest taki dobry trop, że jestem taki brat łata, który tu przyszedł pogadać o czymś. I no i w tym przypadku to się sprawdziło, bo on po prostu się otworzył. Wysiadłem z tej łódki i no muszę to powiedzieć, że jakby pierwszy telefon był taki do Komendy Wojewódzkiej Policji, do Wydziału Kryminalnego. Powiedziałem, słuchajcie, a współpracowaliśmy w ogóle wcześniej też w różnych innych sprawach, mówię, słuchajcie, mam nagranie, które pilnie musicie obejrzeć. Dzięki temu nagraniu i tej rozmowie dochodzi do przełomu w sprawie. Ten przełom w sprawie nadchodzi z trzech stron. Po pierwsze, jest to przeczucie Roberta, który odbył rozmowę z Łukaszem, który absolutnie czuł, że ma do czynienia z osobą, która z pewnością ma coś do powiedzenia w sprawie zabójstwa Angeliki. Po drugie, jest to kuzynka Edyta, która słyszała, co mówi Łukasz podczas rozmowy z dziennikarzem. I wtedy zaczęły do niej docierać te wszystkie takie niuanse, których nie była w stanie wcześniej nazwać. To są takie szczegóły, które gdzieś podświadomie zapadają, no właśnie, zapadają nam gdzieś tam, zostają nam w podświadomości, ale nie są nigdy przetworzone przez naszą logikę. Edyta miała od początku jakieś przeczucie, coś ją niepokoiło. Może o tym Łukaszu częściej myślała, ale nigdy w kategorii to musi być on. I kiedy podejrzenia Roberta, dziennikarza i Edyty, kuzynki, najlepszej przyjaciółki, spotykają się, zderzają się z sobą, to wtedy dochodzi do jakiegoś takiego odkrycia, że faktycznie tak wiele rzeczy jest dziwnych. Kiedy zszedłem z tej łódki i tam zaczęliśmy pakować sprzęt, podszedłem do takiej pani Anety, która opiekowała się tą rodziną, która kapitalnie czytała też różne rzeczy, które się dzieją wokół tej rodziny. Naprawdę była wsparciem dla tej rodziny. Widać było, że odgrywa ważną rolę. I mówię, czy pani rozmawiała z Łukaszem? Jak ja zadałem to pytanie, to ona jakby odetchnęła z ulgą, że ja pytam o tego Łukasza. Ponieważ kilka dni wcześniej przeżyła kilka nietypowych sytuacji. Znów wracam do tego nietypowych dla chłopaka, który stracił dziewczynę, dla człowieka, którego dotyczy sprawa zabójstwa, dla kogoś, kto stracił kogoś bliskiego. Że przeżyła, mówiła mi, że przeżyła kilka nietypowych sytuacji, ale ponieważ była w szoku, w amoku załatwienia różnych spraw, no to jakby nie zwróciła na to uwagi. A dopiero kiedy ja ją zapytałem po tej rozmowie, to ona odważyła się w ogóle powiedzieć o tym. No i okazało się, że na przykład Łukasz, był bardzo blisko rodziny, kontrolował, można powiedzieć, emocje, informacje, wszystko to, co dociera, po zabójstwie, filtrował to, co dociera do rodziny, to, co matka myśli, to bardzo wspierał matkę, był najbliżej matki, można powiedzieć, tak, cały czas tam coś pomagał, rozmawiał, ale miał wszystko pod kontrolą, tak mu się wydawało. Do tego stopnia był zaangażowany, że, no dzisiaj możemy powiedzieć, jako zabójca, pojechał do prosektorium odebrać ciało. Z tym ciałem wracał karawanem do Rawy Mazowieckiej. Podczas drogi zastanawiał się na głos. Było widać, jak leżała, że miała po tym nożu ślady po prawej stronie. To zabójca chyba musiał tak, chyba z prawej strony ją zaatakować i tam kilka razy. No to są takie rozprawy. No dość nietypowe w Oczywiście. Takiej sytuacji. Tym bardziej, że wiesz, to co jest dla mnie niezwykłe właśnie w związku dokładnie z tym, bo ja mam wrażenie, że on tak jakby sobie odtwarzał na nowo te zbrodnie, bo to jest często u seryjnych zabójców albo u takich zabójców, którzy gdzieś tam planują zbrodnie, cieszą się nią w jakiś sposób, że właśnie odtwarzanie tego, branie jakichś rzeczy na pamiątkę jest dla nich bardzo ważne po fakcie. To się bardzo rzadko zdarza u sprawców w afekcie. Bo chcę o tym zapomnieć. A on tak jakby bardzo wiele robił, żeby tego nie zapomnieć wręcz, że właśnie no takie rozkminianie, co, jak, kto, wiesz.
No tak, i tam dużo rzeczy było w sprzeczności, bo na przykład na pewno zabójstwo było w afekcie. Nie pamiętam, jak dokładnie było to w aktach opisane, ale i ślady, no i... Kilkadziesiąt dźgnięć nożem. Tak, dokładnie. Natomiast ja go pytałem, czy zerwaliście, czy zerwała ze sobą, czy rozstała się z tobą Angelika przed śmiercią. No to on na początku powiedział, że tak, a potem powiedział, że ona się nigdy z nim... A, to było takie kolejne zdanie, że ona się nigdy z nim nie rozstała i nigdy się z nim nie rozstanie. To było kolejny raz sobie przypomniałem, że tak powiedział. Czyli to jest też kolejny przejaw kontroli, nie? Tak, tak. I że ona się nigdy z nim nie rozstanie. Czyli tak jakby ją chciał, on zabijając ją, do końca jej życia miał ją na własność. Takie było jego przekonanie. I na tej łódce to wyraził. I to właśnie dzięki tej rozmowie z Robertem Edyta przypomina sobie, że Łukasz w dziwny sposób bardzo często przesiadywał u rodziców Angeliki. Wcześniej nie bywał tam tak często, był bardzo zaangażowany. Że był obecny podczas przewożenia Angeliki z prosektorium w Łodzi do Skierniewic, a podczas podróży, tak jak opowiadał ojciec Angeliki, miał mówić ojcu Angeliki, w jaki sposób morderca mógł ją zabić. Odtwarzał te sceny, jak musiał zadawać te ciosy. Ile tych ciosów zostało zadanych? No rozumiem, że tego mógł się dowiedzieć. Chociaż ta informacja w pewnym czasie nie była przez nikogo ujawniona, nikt nie posiadał informacji o dokładnej liczbie ciosów, aczkolwiek nie wiem, jakie dokumenty mogła rodzina otrzymać, odbierając ciało z prosektorium. Natomiast to, co Edyta czuła gdzieś tam podświadomie, to, że Łukasz wie za dużo. Że zbyt wiele mówi, że nad wieloma rzeczami, nad którymi naprawdę nikt się nie zastanawia, on się zastanawiał. I to były takie dziwne rzeczy. Po trzecie, mieszkańcy Rawy Mazowieckiej po działaniach policji oraz po pobycie telewizji w ich mieście zrobili się bardziej skorzy do mówienia i zaczęli mówić o tym, że podejrzanym właśnie może być Łukasz. I wtedy też do śledczych, to jest taka wymiana informacji, ponieważ do ludzi dociera gdzieś tam informacja o tym, że sprawcą raczej była osoba z bliskiego otoczenia, bo doszło do nadzabijania, a nie było żadnego innego widocznego motywu, jak właśnie jakiś emocjonalny. A z drugiej strony do śledczych dociera informacja o tym, że Łukasz był o Angelikę potwornie zazdrosny. Wielokrotnie miały się w przeszłości, przez te 2 lata, kiedy byli razem, zdarzać się sytuacje, że kiedy na Angelikę ktoś spojrzał, do niej zagadał, a był to mężczyzna, to Łukasz robił się potwornie agresywny. Lubił podkreślać to, że Angelika jest tylko i wyłącznie jego dziewczyną, że nikt nie ma prawa na nią zerkać jakimś takim pożądliwym okiem, ale przede wszystkim w ogóle nie ma prawa na nią zerkać, to już jest w ogóle jakiś absurd. Do tego wszystkiego docierają do śledczych też informacje o tym, że Łukasz wcale nie traktował Angeliki najlepiej. Miał ją nawet wielokrotnie szarpać. I teraz pytanie, dlaczego nie widzieli tego bliscy? No, dla mnie jest to raczej oczywiste, że kiedy idziemy do, nie wiem, osób, na zdaniu których nam bardzo zależy, a są to rodzice, tak, którzy mogą, nie wiem, może wymusić na dziewczynie to, żeby się nie spotykała z kimś, no to wtedy się zachowujemy cudownie, zaskarbiamy sobie zresztą sympatię bliskich, którzy, jeśli byśmy im powiedzieli o tym, że nasz partner jest agresywny, no będą mieli problem z tym, żeby nam uwierzyć, żeby go nie bronić. Więc to taka dość kontrolująca zagrywka. Mieszkańcy Rawy i bliscy oczywiście Angeliki nie pozostali również obojętni wobec zachowania Łukasza, wobec dziennikarza telewizji. Przede wszystkim zaczęły się pojawiać takie rozmowy, że wydaje się kilku osobom to dziwne, że Łukasz zabiega kontakt z telewizją, że tak chętnie mówił i mówił w ogóle dziwne rzeczy. Przecież ta opowieść o tym, że mieli umowę, że spotkają się w niebie, potem właśnie to, że nie potrafił tego w ogóle nigdy jakoś uzasadnić, a Angelika nie miała planów na to, żeby umrzeć, żeby się spotkać w niebie ze swoim chłopakiem, tylko chciała z nim zamieszkać, chciała z nim podróżować, chciała mieć dzieci, chciała się uczyć. To nie są marzenia o śmierci. I chyba ta cała strategia Łukasza początkowo daje dla niego pozytywne rezultaty, ponieważ mama Angeliki początkowo absolutnie nie dopuszcza myśli do siebie, że to Łukasz albo ktoś bliski
No, czyli w sumie ktoś z rodziny, bo Angelika miała raczej przyjaciół i bliskich tylko w rodzinie, mógłby stać za tą zbrodnią. Natomiast im więcej czasu upływało, tym powoli zmieniała zdanie. Wszyscy dookoła zwracali uwagę na jego dziwne zachowanie, zaczęli patrzeć trochę inaczej albo z innej perspektywy na to, co początkowo wydawało się troską, zaangażowaniem. A po właśnie uzyskaniu takich informacji, które jednoznacznie wskazywałyby na jego sprawstwo, ta życzliwość, ta pomocność zaczęły raczej pachnieć jak próba kontrolowania sytuacji i manipulowania faktami, też moderowania tego, co dociera do rodziny. Jeżeli on cały czas jest w domu, to może też przede wszystkim słyszeć, co się w tym domu mówi, może nie dopuszczać do pewnych rozmów, może zagadywać, tak jak powiedział Robert, że cisza taką osobę wyprowadza absolutnie z równowagi, znaczy zbija z tropu. No bo kiedy jest cicho, nikt nic nie mówi, to ja też nic nie słyszę, więc nie wiem, co dzieje się w głowie drugiego człowieka. Więc próbuję tę ciszę zagadać i to Łukasz robił, będąc cały czas u swoich niedoszłych teściów. Śledczy po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego w tej sprawie, po konsultacjach z biegłym psychologiem, również zaczęli się skłaniać ku teorii, że Angelika zginęła z rąk osoby, z którą miała bliską relację emocjonalną, albo tamta osoba miała bliską relację emocjonalną. No i też ślady, które zebrano na miejscu, można było z kimś podejrzanym po prostu porównać. Wykorzystując zebrane materiały, czyli DNA oraz próbki zapachowe, odciski palców, zlecono badania do jednostek w Łodzi i w Krakowie w celu potwierdzenia zgodności właśnie z osobą typowaną, czyli z Łukaszem. I w maju 2003 roku, 3 miesiące po otrzymaniu wyników badań, policjanci wiedzieli już z pewnością, że sprawcą jest Łukasz, a wyniki badań wykazały zgodność oczywiście materiału z podejrzanym. Dlatego też w maju policjanci aresztują Łukasza pod zarzutem zabójstwa Agnieszki Ryszkowskiej ze szczególnym okrucieństwem. Chłopak nie przyznaje się do zabójstwa. Grozi mu od 25 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Kiedy Łukaszowi zostaje przedstawiony materiał dowodowy zebrany, bo on absolutnie nie wie, na jakiej podstawie go oskarżono. No i kiedy wie, że jest to DNA, że są to ślady zapachowe, że jest jego odcisk palca, nie tylko na klamce i wewnątrz sklepu, tylko też na nożu, no wie, że się raczej z tego nie wykręci. Do tego są poszlaki różnego rodzaju. Postanawia wtedy zmienić zeznania i przyznaje się do popełnienia zbrodni, ale z jednym bardzo dużym zastrzeżeniem i o tym opowie wam Robert. Doszło do zatrzymania Łukasza. Łukasz oczywiście się opierał, krzyczał, tam kopał, płakał, że to nie on. Ale w pewnym momencie, ja znam to oczywiście z relacji policjantów, w pewnym momencie podczas tych przesłuchań po prostu powiedział, że no tak, to prawda, że Łukasz zabił, ale to ten zły Łukasz. Czyli jakby on tak przedstawiał tą sprawę, że jest dobry Łukasz i zły Łukasz i w tej jednej osobie. I ten zły Łukasz zabił. Ale to dobry Łukasz się przyznaje, nie? A dobry Łukasz być może ma element jakichś wyrzutów sumienia i przerzuca to na złego Łukasza. Łukasza, nie znam tego mechanizmu psychologicznego, ale on na pewno użył takiego sformułowania, że to zły Łukasz. Jednak jaki był motyw tej zbrodni? Dlaczego ukochany zabił swoją partnerkę, swoją przyszłą, wymarzoną żonę? Łukasz 19 lutego zjawia się w sklepie, gdzie Angelika pracuje. Dziewczyna nie jest jednak szczęśliwa i nie reaguje na jego widok w radosny sposób, ponieważ jest na niego wściekła. Dowiedziała się o tym kilka dni wcześniej, że ją zdradził. Jedna z jej znajomych miała go widzieć, jak całował się z inną dziewczyną i Angelika na wieść o tym zerwała z nim.
Dla Angeliki było to jednoznaczne, mimo bardzo gorącego uczucia, z tym, że ta relacja dobiegła końca. Chciała z nim zerwać, zerwała z nim zresztą. Łukasz przyszedł prawdopodobnie z nią porozmawiać. Może myślał, że czas, który gdzieś tam powoli sobie płynął, sprawił, że Angelika trochę zmięknie, że nie będzie chciała z nim zrywać. No to prawda, że ją zdradził, no ale czy to jest warte tego, żeby zaprzepaszczać dwuletnią znajomość? No nie. I to, że Angelika zaskakuje go tym, bo ona nie chce z nim rozmawiać, prosi go, żeby wyszedł ze sklepu, jest dla niego prawdopodobnie absolutnym nie do zniesienia faktem. No i najlepszym dowodem na to, że utracił nad nią władzę i kontrolę. Prosi ją jeszcze o przebaczenie, Angelika nie chce o tym słyszeć. Wtedy Łukasz wybucha, uderza ją, bierze znajdujący się na ladzie sklepu nóż i zaczyna zadawać ciosy swojej dziewczynie na oślep. Kiedy jest w trakcie zabijania, ktoś próbuje dostać się do sklepu, Łukasz szybko zostawia ciało Angeliki, czy wykrwawiającą się Angelikę, i to, co musi zrobić, no to nie dać się nakryć, więc przytrzymuje te drzwi prawdopodobnie nogą. Jest w absolutnym potrzasku. Ten sklep jest mały, nie ma tylnego wyjścia. Musi wyjść tymi samymi drzwiami, którymi wszedł i za którymi znajdują się dwie osoby. Najprawdopodobniej za chwilę do tych osób dołączą inni przechodnie, którzy będą widzieli, że coś się strasznego dzieje. W pewnym momencie on musi już coś zrobić, więc jako, że nie ma zamiaru dać się złapać, po prostu wybiega z tego sklepu i ucieka. Obrona Łukasza jest bardzo specyficzna. Łukasz zaczyna mówić śledczym, że zabójstwa dokonał ten zły Łukasz, a nie on, czyli ten dobry Łukasz. Twierdzi, że jest ich dwóch, że on nie popełnił tej zbrodni, że on za te zbrodnie nie odpowiada. On za nią przeprasza i jakby przyznaje się do niej, bo jest dobrym człowiekiem. Ale to ten zły Łukasz tej zbrodni dokonał. Więc oczywiście no, standardowo zaczynają być prowadzone badania psychiatryczne i psychologiczne, które, jak pewnie się tam wyślacie, nie stwierdziły żadnych zaburzeń tego typu. Sąd nie bierze pod uwagę jego wyjaśnień. Z kolei matka Angeliki oraz kuzynka, po tym jak dowiedziały się, że sprawcą jest Łukasz, kompletnie się załamały. Zresztą Edycie przypominają się kolejne fakty i takie scenki, które jeszcze bardziej utwierdzają ją w przekonaniu, że nie ma mowy o żadnej pomyłce. Łukasz chwilę przed pogrzebem zasugerował rodzinie, żeby wziąć misia pluszowego i przyłożyć Angelice do buzi, ponieważ na twarzy, na policzku miała dość dużą bliznę po kłutej ranie i warto było ją zakryć. Nikt z rodziny, mimo że widzieli ciało, nie zakodował, nie zapamiętał takiej rany. Łukasz o tej ranie pamiętał i bardzo możliwe, że w sytuacji, w której była otwarta trumna, ta rana była dla niego bardzo, no była jedyną widoczną raną i była dla niego psychicznie bardzo trudna do zniesienia. Nie chciał jej widzieć, więc chciał ją sobie po prostu zasłonić. To, co też opowiadał Robert podczas pogrzebu Łukasz, pochylał się nad trumną, całował Angelikę w głowę, przyniósł tego pluszaka, rozpaczał, nawet zrobił sobie z ciałem Angeliki w trumnie zdjęcie. Edyta przypomniała sobie również o pewnym wieczorze, który spędzała ze swoim mężem i właśnie z Łukaszem. Miało to być wkrótce po tym, jak do informacji publicznej trafił portret pamięciowy sprawcy i mąż Edyty, widząc ten portret, miał powiedzieć do Łukasza, że przecież jakby domalować tam okulary, to po prostu wypisz, wymaluj ty. Natomiast to wszystko obrócono w żart i nikt, tak jak to mówią bliscy, nikt absolutnie tego podobieństwa nie widział, nie dostrzegał. Może to wypierano. Zresztą to, co właśnie jeszcze chciałabym, żebyście usłyszeli od Roberta, to to, co dla rodziny po dowiedzeniu się o tym, że sprawcą jest Łukasz, przez lata było bardzo traumatyczne. Na pewno widziałem ulgę u rodziny,
że, znaczy dramat oczywiście, bo przecież tam oni przeżywali ogromny dramat, że to osoba z najbliższego otoczenia dokonała tego. On był tak blisko. Ja pamiętam, że rozmawiałem nawet, nie wiem, chyba kilka lat później, że ten lęk, że on był tak blisko, był z nimi jeszcze przez długi czas. Że tak blisko był ten zabójca, tak blisko była ta szatańska energia, która ich jakby zabiła ich córkę, tak? I też omamiła, bo mama Angeliki mówiła w jednym z materiałów, że po prostu ona niczego nie widziała. Tak, no tak. Łukasz M. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. To oznacza, bo do zbrodni doszło w 2003 roku i do skazania również, że niebawem będzie mógł wyjść na wolność, o ile już nie wypuszczono go przedterminowo. Nie mam pojęcia, co się dzisiaj z nim dzieje. Natomiast to, co ważne, to to, że bardzo możliwe, że do wykrycia sprawcy mogłoby dojść właściwie od razu, gdyby najprawdopodobniej nie to, że Łukasz, chłopak, partner, mąż, żona są w tym pierwszym kręgu podejrzanych. I Łukasz z automatu tym podejrzanym powinien być, ale z racji tego, że jego matka w Rawie Mazowieckiej pełniła dość ważną funkcję, pewnie po prostu zadziałało jakieś takie, może nie, no może kolesiostwo, chociaż ja nie lubię takiego słowa, chociaż nie, no kolesiostwo nazwijmy to, chociaż też nie mam dowodów, że tak było, ale zakładając, że jednak wszystkim w tej społeczności, tym ważnym i odpowiedzialnym za wykrycie tej sprawy, mogło zależeć na tym, że po prostu nie powinno to wyjść na jaw, to prawda. Więc najłatwiej byłoby wymyślić teorię o tym, że ktoś z zewnątrz przyjechał, zabił przypadkową osobę, pojechał. No sprawa na 99,9% do umorzenia i nie do wykrycia. Nawet kosztem statystyk. To, co też w tej historii jest istotne, to ta wtórna jeszcze, czy taka w ogóle podwójna wiktymizacja rodziny, nie dość, że zostali po prostu skrzywdzeni śmiercią, zabójstwem swojej bliskiej osoby, ale też właśnie tym, że zabójca próbował ich jeszcze potem kontrolować, wykorzystywać, rozgrywać. Ciekawe, jak Łukasz tłumaczył to potem właśnie byciem tym rozdziałem na dobrego i złego Łukasza, to kto przez te kilka miesięcy po zabójstwie przesiadywał i kontrolował tę sytuację, ten dobry czy ten zły Łukasz? Skoro ten zły był zdolny do zabójstwa, ten dobry był taki dobry. Ta historia też bardzo przypomina mi bardzo świeżą historię z Poznania. Historię z ulicy Święty Marcin, z hotelowej restauracji, gdzie doszło do zabójstwa mężczyzny, którego partnerka niestety właśnie wcześniej była w związku z mężczyzną, który absolutnie nie był w stanie znieść rozstania i tego, że ona układa sobie życie z kimś innym, więc postanowił wziąć to we własne ręce, przyszedł, prawdopodobnie ich śledził i swoją bronią, na którą miał pozwolenie, zastrzelił na oczach swojej byłej partnerki i gości restauracyjnych oraz przechodniów tego mężczyzny, po czym sam się zastrzelił, czy oddał strzał w głowę i zginął na miejscu. To jest historia o tym, jak zaborczość, zazdrość potrafi zaślepić. I myślę, że też Robert tutaj świetnie podsumuje to, co dla niego miało w tej historii bardzo duże znaczenie. To nie jest oczywiście przestroga dla rodziców, żeby teraz w każdym chłopaku swojej córki widzieli potencjalnego zabójcę, ale jest to historia, która pokazuje, że rodzic mu nie może stracić pewnej czujności, że jeżeli dziecko zatraca się w jakiejś relacji i ta relacja i jakby też nie ma kontaktu z tym dzieckiem, nie wiemy, co się dzieje, to trzeba się tej sprawie przyjrzeć, bo nikt nie ma prawa zabijać drugiej osoby, że ona go nie kocha. Prawda? A z drugiej strony ta osoba ma prawo kogoś nie kochać, ma prawo ułożyć sobie życie oczywiście, z kimś innym. Tak. I tutaj te prawa trochę zostały zakłócone. Ktoś sobie uzurpował prawo do tej Angeliki, że ona będzie z nim na zawsze i dokonał zbrodni makabrycznej, która miała przypieczętować to.
I to było coś, czego rodzina nie zauważyła, że tak się dzieje i czego nie zauważyło otoczenie, z czym Angelika też prawdopodobnie no, po prostu żyła i zabrała tą tajemnicę ze sobą do grobu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję Robertowi Kazimierskiemu za to, że bardzo szybko zgodził się na to, na rozmowę ze mną, na spotkanie. To też taka historia, która pokazuje, jak ważna jest praca, rzetelna praca dziennikarska. Myślę też, że Robert Kazimierski będzie moim gościem w rozpytaniu w którymś z przyszłych odcinków, ponieważ ma na swoim koncie wiele takich historii kryminalnych, które udało mu się nawet nie tyle nagłośnić, co opisać w sposób, który nie był relacjonowany w mediach. Ma wiele takich przygód zresztą, za które kilkukrotnie zapłacił utratą pracy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie, byli bezpieczni. A jeżeli jesteście ciekawi kolejnych historii kryminalnych, to jeżeli ściągniecie aplikację Słucham, dostępną w Google Play oraz App Store, możecie wykupić dostęp do audioserialu pod tytułem Dźwięk Ciszy, który opowiada o zabójstwach i tajemniczych śmierciach w świecie muzyki i kultury. Usłyszycie tam historię m.in. zabójstwa Kurta Cobaina, Michaela Jacksona, Sida Vicious'a, a właściwie to Nancy Spungen, a także historię Johna Lennona, grupy Mayhem i Burzum i Seleny Perez. Dziękuję. Do usłyszenia.